Berwinicy. Bardzo inteligentny Żyd w lożach masońskich. U nas gra rolę takiego podrzędnego polityka, daje takiego alternatywnego, trochę prawdy przekazuje, żeby zagospodarować tych takich zbuntowanych, którym się nie podoba zwykła polityka. Także oni dobrze to rozgrywają. Mój towarzysz pułkownik kiedyś powiedział, o co z niego za ważny Żyd, jak on jest, wiesz, nie wszedł gdzieś tam wyżej. Ja mówię, właśnie, on gra na rezerwie i dobry jest. No jest na internecie jego prawdziwe nazwisko. To wśród tych polityków znaleźć kogoś słowiańskiego, ciężko. Tam jakaś łachudra się znajdzie, ale w większości na tych wszystkich wyższych to są Chazarzy jacyś. Są wszystko loże takie. A co sądzają, myślisz o harcerstwie? Szymon się pyta. Harcerstwo. Dawno temu harcerstwo miało dużo dobrych cech. Uczyło, to jest taka organizacja paramilitarna, zresztą samo słowo harcerze od harcowania, to były takie lekkie formacje wojskowe. To co ja pamiętam, już tak 20 lat temu zetknąłem się z harcerstwem, to już Dolny Biegun. W górach byłem, wtedy byłem pustynnikiem i byli tacy harcerze. Żeby nie to, że mi powiedzieli, że są harcerzami, to ja bym nie wiedział. Nie chciało im się nawet mundurków ubrać, halali. Tam był taki fulu drużynowy, ful od piwa, bo fulu lubił piwo i na niego mówili fulu, nuda straszna, pili, nieciekawie. Ja mówię do tego fula, słuchaj, czemu tutaj nie ma dyscypliny, albo wiesz, bo jak ja bym zrobił dyscyplinę, to oni by nie chcieli, kasiorka, nie chcieliby wziąć udział w obozie. Mamy informację od Gabriela, pisze, że muszę jeszcze koło babcie przykręcić, więc mnie nie będzie z 10-15 minut. Połączę was i oddam głos. Dobrze. Poczekamy, a my będziemy działać. Harcerze zostali wykorzystani, okłamani. Tam do harcerstwa tego lepszego dawniej trafiali tacy lepsi. Oni nawet nie wiedzieli, że jesteśmy pod okupacją Watykanu. Brali udział w II wojnie. Bardzo nieciekawie to się z nimi zakończyło. A w tej chwili to jest po prostu dziadostwo już totalne. Przed wojną harcerstwo miało wyższy poziom niż obecne wojsko. Taka była dyscyplina. W tej chwili to już kasiora. Żadnej idei. Ja w harcerstwie właściwie nie byłem, ocierałem się o harcerstwo, ale to już też była nędza. Czyli można powiedzieć, że w tej chwili to jest taka grupa wzajemnego dowartościowania. A, jakieś takie, wiesz, komercja. Ktoś się pyta, co sądzisz o wolnej energii? Free energy, a te kolejne jakieś bzdury, przecież ten logos to jest wieczna, wolna energia, a oni tak, jest taki kolejny Jezus, który ma zbawić ludzkość, że będzie wolna energia. To dla cmentarniaków jeszcze gorzej. Bo jeszcze mniej będą musieli robić, gdyby rzeczywiście była. Nie ma nic za darmo. To jest takie znowu mamienie, że są jakieś fale, można to pobierać, ale to jest coś za coś. Cmentarniak ma robić wysiłki, ma się uczyć, a on chce tak. Wolną energię, bzykanko, mięsko, przyjemność, jeszcze wolną energię, żeby nie musiał płacić. Właśnie dzięki temu, że musi iść do tej roboty, do tej korporacji, że musi stać, to jeszcze jakoś tam funkcjonuje. Dacie mu trochę więcej wolności, to już jest koniec. Ten bat to tych cmentarniaków ratuje. Bo jak się ma duży ten margines wolności, tak jak my mamy, to już trzeba sobie samemu organizować życie, a nie jest to takie łatwe. A w systemie niewolnik ma fajnie, bo wszystko za niego robią, on wie nawet co na weekend, jaki grill, jaki alkohol, w jakiej puszce aluminiowej, potem bzykanką, on wszystko wie, bo mu system. Ale jak już się jest tak trochę poza systemem, to już trzeba sobie samemu organizować. Co bym ten kondasz tak więcej wolności, to by się pozabijali, zanudziliby się. Zresztą ja zauważyłem, że najlepiej cmentarniacy funkcjonują kiedy? Wiecie? Jak jest Hitler i Stalin. Właśnie, Hitler i Stalin, wojna, bad, za byle co pod mur w łeb, to wtedy oni funkcjonują, wojna jest, coś się dzieje, wiesz? A tak jak jest taki pokój, wiesz, nuda. Zabawiają mi koncerty. Tak, koncerty, filmy, gierki komputerowe, oni mogą zabijać o
to jest zawsze coś, na tych gierkach komputerowych mogą pozabijać, ale oni się tak, wiesz, w realu kogoś zabić. Co tam jeszcze ciekawego? Dariusz się pyta, czy mamy u siebie na ogródku kleszcze i czy to jest prawda z tą boreliozą. Niewiele tego mamy. Bardzo mało. Miłar, jak tam z tą boreliozą? Ciebie ugryzło? No, ja miałem chyba w tym sezonie was 10 kleszczy już sobie wyrwałem. To tak mogę powiedzieć, że tak kilka mi się nie udało wyrwać, to tam główka została. Ale dobrze się czuję, nic mi nie jest, także nie mam żadnej boreliozy. To ja chyba w tym tygodniu wyrwałem. To chyba ta borelioza to jest dla tych słabych. Jak jest układ odpornościowy, dobry, organizm oczyszczony, tak. Są te siły witalne. Tak. A ktoś jeszcze się boi, bo straszą bardzo, jest tak. Nagonka w telewizji, idzie tam do szpitala. A szczepionki są już na boreliozę? Oczywiście. Są. A, widzisz, ja chciałem im podpowiedzieć, a mi już zrobili, widzisz. Coś tam szykują. Na raki tak. Są, na boleriozę. Zarażają. Teraz, jak masz kleszcze, to dostajesz antybiotyk. Aha. Wiem, dla was. Ten świat jest problematyczny. A ja bym taki chciał świat pełen miłości, żeby ludzie się kochali, żeby nie było bólu, żeby nie było problemu. Oni mają tak, wiesz? Wczoraj tak rozmawiałem. Ta kobieta taka ezo coś tam, wiesz? Ona chce taki świat, żeby nie było cierpienia. To nie ta plansza. W ogóle tego nie ma. Wszędzie jest jakieś cierpienie, mniejsze, większe, bo to jest ten dolny biegun. Musi być wszędzie. Pijmy po końcu. Ta fala płynie od jednego do drugiego. Jeżeli się zabierze jedno, to już nie ma życia. A to jest wszędzie. Prawa obowiązują wszystkich. Można się tam z tych praw, tych takich okrutnych wydobyć, ale przechodzisz na inne prawa. Służysz tym, a kontrolujesz ten. Czy jest coś na stwardnienie rozsiane? Tak jak wszystkie te podstawowe rzeczy, to nie ma także jedno ziółko. Woda plazmowana, oczyszczanie, czyszczenie flaków, wątroby. Wszystko, co zwiększa siły witalne. I to muci po kolei wszystko. Są jakieś tam ziółka, które się tam specjalizują w czymś tam, na przykład bardziej na wątroby, bardziej na narządek, ale ogólnie chodzi o to, żeby ten organizm odtruwać, a on już potem sobie sam radzi. A nie, tam bierze, ma coś tego i bierze na jedną rzecz. Czasami jest tak, że kogoś boli serce, leżą mu na serce, dlatego, że on ma zawaloną... Czy, halo? Witam cię, Gabriel! No, cześć. Witamy, witamy! Problemy techniczne są niewielkie. Niewielkie, to dobrze. Poczekaj, bo mi ten program się zresetował, czy teraz to idzie na żywo, zaraz... A, idzie na żywo, już tak. Dobrze. Już jesteśmy u ciebie na kanale na żywo? Jesteśmy, tak. Tylko się przełączyło, tak. Bo ten program do streamowania się zawieścił, się rozłączył, też Skype nie łączył, Skype go wyłączyłem. To przełączę was na ekran. Tak, jesteśmy, witamy. W tej chwili ogląda 330 osób u niego. U nas około setki. O tak, myślę, będzie 1000 zwolnimy, 1000 spokojnie. Plus nasi. To nie trzeba tych zlotów organizować, bo dużo ludzi... Online może się zebrać. Tak. No właśnie, tak. Ale ja też myślałem, że z lotu zrobić. Czy nie wiem, przy stoliku, czy przy ognisku, nawet w plęgu. Taki live zrobić wtedy. Dobrze. Pytanie, czy możemy się oficjalnie już przywitać? Tak, ja też jeszcze pytanie mam o tej piosence. Oglądaliście tę piosenkę po rusku? Jaką piosenkę? Nie wiem, o co chodzi. O humanoidach. Nie, jeszcze nie. A nie oglądaliście. No dobra, później to pogadamy o tym. Porozmawiamy, dobrze. To chodzi o koncepcję społecznego bezpieczeństwa. Takie mam właśnie pytanie, czy słyszeliście o koncepcji społecznego bezpieczeństwa? Nie. Nie no to potem porozmawiamy o tym. Dobrze. Ja mnie nie będzie 15 minut, muszę koło jeszcze przypędzić. Czy są, oddaję wam głos. Ciebie ściszam Skype'a, żeby nie było szumu żadnych. Dobrze, dziękujemy. Dobrze, to my sobie będziemy... A kiedy mam zacząć tą... Oficjalnie to już teraz. No ale przestaniesz. Dobrze, to ja zaczynam już oficjalną, to tak. Jeszcze co, to trzeba powitać 12 tysięcy szabel i podziękować za umożliwienie,
wystąpienia JSM-u na jego kanale. Nasza współpraca zaczęła się właśnie od tej udanej walki przeciwko agenturze, przeciwko temu fałszywcowi Eterowi, który był tak ohydny, że zaprosił Gabriela po to, żeby go tylko ośmieszyć. I mnie też tam próbował ośmieszać, innych też. Także mu się dostało. Agentura ma to do siebie, że truje, ośmiesza, a nie daje nic wartościowego, a nic, tylko truje i truje. My atakujemy agentów, obnażamy ich, naświetlamy, ale my mamy dużo wiedzy pozytywnej, praktycznej, życiowej. Jesteśmy. Jesteście. Słuchajcie, jak jeszcze rozłączysz jeszcze raz, to resetuję komputer, który to będzie dobrze chodzić. Tak czasem, że to ja chyba miałem być. Bo to spore zasoby, komputer ciągnie właśnie. No to na razie może nie odchodź od komputera. Dobra, na razie nie odchodzę. Zobacz, przez 5 minut będzie przynajmniej działać. Dobra, będzie działać, na razie nic nie przełączam. Powinniście zaraz być widziani. Sprawdź 400 osób, no to spokojnie, ludzie się zbierają też. Tam pytania piszą od razu. Śledzicie czat na bieżąco? Tak, śledzimy, tak. Aha. Marek już tam wahadełkuje, jak to się napisał. No to teraz Sanjaya ma się przedstawić oficjalnie. Witam, tu Sanjaya JSM. Witamy Gabriela, 12 tysięcy szabel i dziękujemy, że możemy wystąpić na jego kanale. Pozdrawiamy wszystkich widzów, 12 tysięcy szabel i widzów JSM. Proszę, przedstawcie się, Miłar. Jesteśmy tutaj całą ekipą. Dużą. No, możecie się pokazać? Tak, pokażemy. Pokażemy, mamy dużą ekipę. Dzisiaj. Już mogę? Tak. Duża akumulacja mocy. Witam, tu Radmir Hetman Krakowski. Witamy, witamy. Witam, tutaj Chorąży Krakowski Miro. Pozdrawiam. Cześć. Witam, Sanmir, trzeci asystent Sanjay. Witam, tu Barmir, drugi asystent Sanjay. Witam, tu Miłar, pierwszy asystent Sanjay. Hej. Dobrze, ustawię. Także hierarchia u nas jest. I moc, dzięki temu. Tak. Porozumienie. Tak, słuchajcie, ja idę, będę za 10 minut. Jak coś, tak się działo. No to tam do mnie, nie wiem. To ja. Telefon powinien mieć. A napisz mi na Skype twój numer telefonu. Dobra, napiszę Skype, jak coś to dzwoni, to wiesz, to będę w ciągu minutki. Podejdę. Dobrze. Trzymam jeszcze jakiś telefon, żeby nie ruszać tego, wiesz? Dzisiejszym tematem głównym to będzie logos, prawa życia i wszystko, co z tym jest bezpośrednio związane. Jest to wiedza tajemna, która w tej chwili tutaj dzięki nam tutaj jest odtajniana. Problem polega na tym, że tutaj żyjemy w tym systemie, który nie daje nam instrukcji obsługi człowieka, a cały czas nas dezinformują, ogłupiają i wpychają nas w dolny biegun życia. Jest na przykład coś, że jak się kupuje jakieś urządzenie, samochód, komputer, obojętnie co, czy jakiś nawet mikser, zawsze jest instrukcja obsługi, jak używać. A nam bandyci, okupanci tego nie dali. Mówią, bądźcie szczęśliwi. Jeszcze mówią, że Bóg was kocha. Nie wiadomo jaki, ale tu nie widać, żeby ktoś nas kochał. Ile sobie wypracujemy, tyle mamy. A my jako JSM przekazujemy instrukcje obsługi naszego ciała. To jest wiedza dosyć skomplikowana, chociaż prosta. Chodzi o to, żeby to ciało użytkować zgodnie z instrukcją, a nie robić coś, do czego ono nie zostało zaprojektowane. A przez to, że ludzie używają tych ciał nie tak jak trzeba, bardzo szybko im te ciała się psują i nie ma reklamacji, bo niezgodnie z instrukcją obsługi. Głównym tematem jest logos. Jest to wiedza bardzo ważna. Co to jest ten logos? Najkrócej można powiedzieć, jest to umysł żyjący. To wszystko, co my doświadczamy, nasze ciała, rośliny, wszystko, co widzimy, to wszystko to jest logos. My żyjemy w takim jednym wielkim logosie, który ma swoje prawa. Nasze ciała też kierują się pewnymi prawami.
takie coś jak tam miłość, to nie działa. Dlatego nas tą miłością ogłupiają. Nawet nie definiują, czym ta miłość jest. Tak jakbyśmy my, każdy miałby wiedzieć, co to jest. Zacznijmy może od tego, że ten Logos dawno, dawno temu był taką wiedzą bardziej powszechną. On po prostu zaginął, głównie przez te religie, przez chrześcijaństwo, przez tych okupantów. Ta wiedza wywodzi się... No tu mam taki kybalion z Egiptu starożytnego. Tu ktoś powie zaraz, że ja jestem satanistą, bo tu są dwa węże. Nie wszystko, co mi się tutaj podoba, ale najważniejsze rzeczy, te siedem praw Logosu, to jest najbardziej taka ogólna wiedza, jaka dla nas jest dostępna. Siedem praw Logosu. Z tego wynikają też inne prawa. Jest Trójca Święta. Zacznę może od Trójcy, a potem przejdę do Logosa. Religie mają niektóre pojęcia prawdziwe, jak na przykład Trójca Święta. Czy ona jest, czy jej nie ma? Trójca Święta jest, ale nie taka, jak głosi Kościół. Kościół katolicki głosi, że to jest tajemnica, że to jest dogmat i mówią, że się tego zrozumieć nie da. I rzeczywiście tego zrozumieć się za bardzo nie da, chociaż ja ich rozumiem. Tam jest tak, Ojciec, Syn i Duch. Trzech facetów. To jest po prostu gender, więc nic dziwnego, że gender jest od watykanistów. To jest taka sucha wiedza satanistyczna, przekłamana. Ja wam powiem, Logos, znaczy Trójca istnieje. Bo Logos to jest taki wielki logo i on jest podzielony na trzy takie części. I to nie jest jakaś wiedza sucha. Słuchajcie, ojciec, matka, dziecko. I my widzimy, że my jesteśmy na wzór i podobieństwo Boga, tak jak mówią. I to też jest prawda. Nauki chrześcijańskie są tak pokręcone, nielogiczne, chociaż tam zawsze jest jakaś logika, tylko dolnobiegunowa, że to wytworzyło wielu ateistów. Tutaj te nauki, które ja przekazuję, możecie sami się przekonać, że one w życiu można je zauważyć i można z nich robić użytek. A z takiej wiedzy, że jest jakiś ojciec, syn i duch, pusty dogmat, tego się zrozumieć nie da. A jak mamy wiedzę, że to jest logos, czyli ten boski duch i on ma takie trzy główne siły, to są siły natury, energia męska, żeńska i nijaka, czyli dziecko. Co ci sataniści zrobili z tej pradawnej nauki? Trójcy zrobili takie coś, że ojciec, syn to jest dziecko, czyli trzecia, sam dół, dali do środka, a to najważniejsze dali na sam dół. Duch Święty to jest Logos. Tak poprzekręcali i tak zmanipulowali. Jeżeli chodzi o Trójcę, ja tego nie będę za bardzo rozwijać, powiem króciutko, to każdy przejaw życia widzimy, że taka Trójca jest, bo my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga, ale to nie chodzi o Boga, tylko na wzór i podobieństwo Logosu. To znowu jest takie przekręcone. My jesteśmy odzwierciedleniem tych siedmiu praw Logosa. Jesteśmy takimi małymi logosikami. I w życiu cokolwiek robimy, to mamy tak. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Mamy trzy podstawowe kolory. Czerwony, żółty, niebieski. Z tych trzech kolorów robią się wszystkie kolory. Rodzaj męski, żeński i nijaki. Ta Trójca Święta to jest prawo trzech. Bardzo ważne prawo. Logos ma siedem tych głównych praw, tak jak tęcza, czyli białe światło, rozszczepia się na siedem barw. Mamy siedem dni tygodnia, tych siódemek jest wiele. Gama w muzyce to też jest siedem. Siedem czakr. I również mamy taką wiedzę, że jest siedem poziomów życia. Chodzi o te nieba. Chrześcijaństwo obiecuje nam niebo, a straszy piekłem i mówi jeszcze, że mamy jedno życie.
praktycznie to my niebo już mamy, bo jesteśmy na drugim poziomie. Każdy ten poziom to jest niebo. Na drugim od dołu straszą nas wiecznym potępieniem, a faktycznie to już te wieczne potępienie tutaj jest. Wieczne potępienie to znaczy takie, taka plansza, gdzie jest takie mocne otępienie. Większość ludzi jest bardzo otępiałych. A piekło to właśnie te religie i ci sataniści tworzą na tej drugiej planszy. Chrześcijaństwo, wiedząc, że brakuje tej energii żeńskiej, bo oni zrobili ojciec, syn i ducha, to jest trzech facetów, więc oni sobie wymyślili Maryję, Maria, śmiercia, ale to jest taka reprezentantka energii żeńskiej, żeby to równoważyła te męskie energie. Bo wszystko tutaj dąży do równowagi. Nawet kłamstwa tutaj też są logiczne, ponieważ my żyjemy w Logosie. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to był kiedyś taki Orygenes według oficjalnego kalendarza. Drugi wiek, czemu ja mówię oficjalnie, bo ja nie wiem kiedy to było, bo te kalendarze zostały tak pomieszane. To był jeden z ojców kościoła, on o reinkarnacji mówił i mówił też o Logosie. Ja z tym Logosem się zetknąłem 20 lat temu, ale to był taki badziew, taka kaszana, że nic wspólnego nie było z tym Logosem, który ja tutaj będę omawiać. Tam tylko było, że jakiś Logos to słowo, Jezus to jest tak jak Logos i tak pieprzył ten Orygenes, pieprzył. Było to strasznie nudne. A tu jest 7 praw, ja je mówię i zobaczycie jakie to jest logiczne, spójne. Mamy prawo 3 i prawo 7. Jak to się wymnoży, to mamy 21, to jest oczko. Że oczko to jest takie szczęście, a jak dodamy, to mamy 1. 3 dodać 7 to się równa 1 według numerologii, bo to tworzy jedność. Logos jest boski, to jest umysł żyjący i wszystko co tutaj jest ma swoją inteligencję i swoje życie, tylko na różnym poziomie. Co takiego jeszcze jest? Sąd ostateczny. Chrześcijaństwo mówi o sądzie ostatecznym, straszą. A wy wiecie co to jest? Skąd oni to wzięli? Czego to jest plagiat? Sąd ostateczny. Jak to się ma z Logosem? 6 prawo Logosu. Prawo przyczyn i skutków. To jest właśnie taka namiastka pokręcona właśnie tego 6 prawa Logosa. Nikt nie może wyjść nawet w tych swoich kłamstwach za te prawa Logosu. I oni mówią, że jakiś sąd ostateczny się czeka. Właściwie ten sąd, czyli prawo równowagi, dzieje się czasami bardzo szybko. Zrobisz coś źle, od razu masz w łeb. A na niektóre rzeczy musisz czekać latami, żeby to się wyrównoważyło. 7 głównych poziomów. To pozostało w naszym języku. Jak ktoś się czuł bardzo dobrze, to jak mówił, że się czuje? Jak przy mnie nie wiem. Jak przy mnie nie wie, czyli lepiej już nie można. Co mieszkańcy tych różnych poziomów robią, tam wyżej omawiać nie będę, bo to nie ma sensu i nas to właściwie nie dotyczy. Możemy sobie wyobrazić, my jesteśmy na drugim, co robią ci na pierwszym, bo to jest dosyć blisko. Czyli taka degradacja, gendery, wojny, rewolucje, bardzo prosto, maszyny, trucie. Mechaniczność. Mechaniczność totalna, tępawka i bardzo krótkie, nieszczęśliwe życie. Z kolei na tym trzecim poziomie, nad nami, to już jest bardzo duża różnica. Oni się tam pilnują, tam żadnego degenerata nie wpuszczą. Bóg to fikcja. Jak Bóg to fikcja, bo Bóg to taki staruszek z brodą. Tu są boskie prawa. Bóg nie stworzył żadnego świata, po pierwsze dlatego, że go nie ma. A Logos i to, co tutaj mamy, to zawsze było tylko zmienia się. Raz tak, raz tak. Porównajmy to do ogródka. Czy ja stworzyłem ogródek? W jakim stopniu? Tak, że tam przyszedłem z łopatą, z grabkami, coś tam zrobiłem, a ta ziemia była. I tak samo ten logos to jest ta pramateria i my możemy ją kształtować, zagospodarowywać. I te ciemne siły, przez to, że te wahadło było negatywne, to sobie tak tutaj zagospodarowali te loże masońskie. I oni sobie zagospodarowali, sobie przędą i strzygą te owieczki.
jeżeli Bóg jest fikcją, bo jest, jaki wniosek, to i Belzebub, Lucyfer też musi być fikcją, co? Ale jednak my wiemy, że coś bardzo złego, negatywnego jest, bo to dostrzegamy. Zło istnieje, bo to jest dolny biegun Logosa. I on jest ożywiany, robiony przez różne niewidzialne jakieś demony. Tego nie widać, ale czuć, a niektórzy nawet widzą jakieś takie... Ciemne siły. Ciemne siły. Agent Smith. I właśnie chrześcijanie mieli problem, skąd się ten diabeł wziął, jak Bóg jest taką miłością. Skąd tyle zła? Bo my widzimy, że jest zło. To nie trzeba jakiejś filozofii. Mówią, że jest miłością i to jest ciekawe. Jeżeli Bóg jest miłością, tak jak mówią, to dlaczego tu jest tyle bólu? Już łatwiej byłoby uwierzyć, że Bóg jest terrorem, strachem, bólem. Tak? Łatwiej byłoby. I wszystko się zgadza. Ta wiedza hermetyczna, ta wiedza o Logosie łączy i daje nam zrozumienie, dlaczego inni takie półprawdy czy jakieś półkłamstewka używają. Tu jest dużo strachu, bólu, ponieważ my jesteśmy nisko w skali życia i łatwo tu jest o cierpienie, a najgorzej jest to, że nie ma instrukcji obsługi człowieka, czyli nie uczą nas, jak mamy żyć, jak się odnosić do siebie, nie ma, znaczy jest tylko ta dolnobiegunowa, jaką funkcję ma kobieta, kobiety to są matki, a tutaj zrobili imprezownice, a z mężczyzn ojców zrobili imprezowników. Dupcarzy. Tak, i się tak. Zrobił jeden wielki burdel. A w burdelu żyć się po prostu nie da. To jest po prostu piekło. Tak, dzisiaj nam mówiłeś, że właśnie kobiety dawniej dawały mężczyznom energię. To krótko o tym powiem. Teraz kobieta reprezentuje tą dolną energię. Dzieląc na dwa, to tu jest ciemna strona, ale moc. A tu jest te światło. I jak taki mężczyzna, prawdziwy mężczyzna miał porządną żonę, to on jej dawał głównie wiedzę, a ona mu dawała moc i razem byli potęgą. W tej chwili te kobiety, które są, one są uczone od dziecka, jak niszczyć męską duszę i one mężczyzn nie dają im nic, jeszcze im energię zabierają. Ja to tak mówię, że uszkadzają reaktor jądrowy. Są wycieki i skażenie terenu. Zaraz. O, stańcie się jak dzieci. To jest dopiero wirus. Dziecko reprezentuje tą właśnie najniższą energię. Męska, żeńska i dziecięca. Stańcie się najniższą energią. I tego uczą religie. Uczą. Nie tylko chrześcijaństwo. Nikt nie mówi, stańcie się męscy, odważni. Nie mówią. Nie mówią, żeby logicznie myśleć. Nie, ty masz wierzyć. I być jak dziecko. Powiem, co oznacza wyraz kybalion. Pewno jest tak, jak mówię. Ki, bal i on. Ki to jest energia. Bal to jest, przypisywane jest to temu balowi, czyli tej negatywnej energii, czyli dolny biegun. I, a on to jest byt, albo słońce po grecku. Czyli kybalion zajmuje się tą energią, tym biegunem dolnym i górnym. Wzrost do góry musi być wzrostem w dół. Czyli jeżeli chcemy duchowo się rozwijać, musimy poznawać piekielne różne tutaj przekręty. Jak to się dzieje? Człowiek na obraz i podobieństwo Boga, na podobieństwo Logosu. Robak również jest na wzór i podobieństwo Boga. Logosu też. I trawka, i bateria. Tylko w mniejszym stopniu. Także oni takie maleńkie prawdy dają, a faktycznie to są kłamstwa. Jeśli chodzi o prawdę, to potem będę jeszcze mawiać. Prawda to jest takie coś, prawda składa się z prawdy i z kłamstwa. Widzieliście o tym? Z dwóch części. Sama tylko prawda, gdzie nie znasz kłamstwa, czyli teza, antyteza, coś przeciwnego, nie jest prawdą. To jest tylko półprawda. Tak samo temperatura składa się z ciepła i z zimna. Z kolei doba składa się z dnia i z nocy. A nasze życie składa się z górnego bieguna i z dolnego bieguna.
To jest bardzo ważne, żeby to poznać, a nie tylko gdzieś tam jakiś hinduizm, jakieś tam medytacji, uwrażliwiania się i wpadania w jakiś obłęd. Pierwsze prawo logosu to jest prawo mentalizmu. Z tego prawa wywodzą się inne prawa. Cały ten świat, wszechświat, to co widzimy, dostrzegamy, jest mentalny, umysłowy. To jest duch. Duch żyjący, czujący, inteligentny. Ta materia, naukowcy tak badali, te atomy badali i co? I okazało się, że on jest pusty, tak? Bo to jest umysł. Ale doświadczamy, bo doświadczamy wszystko umysłem. Także mając tą wiedzę, mamy już zupełnie inne podejście. Wszystkie problemy najważniejsze powinniśmy rozwiązywać umysłem, a nie fizycznością. Bo tu jest mentalizm, a tu jest materia. Materia też jest mentalizmem, tylko tym dolnym. Czyli rozwiązania siłowe to nie są rozwiązania. Na krótką metę. Wszystko jest w jedności, wszystko jest ze sobą połączone. To jest bardzo ważne, że jest połączone. Jeżeli cokolwiek robimy, jakaś akcja, zawsze do nas wróci. I to jest jeszcze tak ciekawie urządzone, magiczne, że jesteśmy w samym środku kosmosu. Jest jakby taka kula, jesteśmy w środku. I cokolwiek wychodzi, to do nas wraca. I nie ma czegoś takiego, że jest tam ciemno, że tam Bóg może nie zobaczy. Tu żaden Bóg nie patrzy przez lornetkę, czy tam się Jasiu masturbuje w ubikacji i zapisuje mu grzech. To wszystko to jest załatwiane przez prawa. A te prawa logosu są doskonałe. Także to, że w tej chwili jest taka moda, że na każdej ulicy, wszędzie jest kamera, to jest tylko odzwierciedlenie tego, co już jest. Wszystko jest zapisywane. Mimo ci opiekunowie z trzeciego poziomu przedstawiali mi. 10 lat temu byłeś gdzieś tam, było ciemno, coś tam myślałeś, coś robiłeś. To wszystko gdzieś jest tam zapisane i można to odtworzyć. Coś podobnego tak jak na internecie. Internet jest właśnie taką namiastką logosu. Tu nic innego nie są w stanie zmontować, niż to, co tutaj jest. Widzieliście o tym? Wszystko. Każda myśl. Te nawet sądy nasze, które tutaj mamy, to też jest jakieś tam odzwierciedlenie prawa równowagi. Fakt, że to jest takie koślawe, sprzedajne i tak dalej, ale też tam próbują jakąś równowagę. Tyle nabroju, tyle ma dostać kary. A że to jest dolnobiegunowe, to jest właśnie takie dolnobiegunowe. 7 praw logosu, jak to dobrze poznamy, także polecam, czytajcie Kybalion, to jest taki uniwersalny klucz do rozgryzania tajemnic życia. Życie jest tajemnicą. My mamy te tajemnice odkrywać. W nas jest to zapisane na takim mniejszym poziomie, jak to w życiu widać. Te teletrumienie. Ktoś jakąś tam, jakiś drobiazg wie, jaki kolor sukienki miała bohaterka z jakiegoś filmu. I tam powie, i 20 tysięcy. Także to jest mało ważne, ale to jest właśnie odzwierciedlenie tych tajemnic. Jak my rozwiązujemy jakieś krzyżówki, rebusy, to jest właśnie to, że my mamy rozwiązywać tutaj te nasze zagadki życiowe. A te takie zadania matematyczne, rebusiki, to jest taki dobry trening mechaniczności, albo na przykład szachy, warcaby. My tutaj prowadzimy grę taką realną, te szachy już takie duże są. Nie ma możliwości zrozumienia życia bez tych 7 praw logosu.